Proszę Państwa, tutaj do tego naszego wspaniałego autobusu wsiadły oczywiście, proszę Państwa, wszystkie polskie staruszki, bo siedziało ich chyba 7-8 sztuk na przystanku na ulicy Dobrej. Proszę Państwa, autobus jest potwornie spóźniony, ja się w ogóle spieszę. No 5-7 minut spędzi. I teraz niech Państwo piszą, niech Państwo alarmują. Co to da na infolinię? Co to da na infolinię? No teraz nie jest zgodnienia, ale w czasie komunistycznym, jaki przeżyliśmy, bardziej. No to tak wiecie Państwo, nie wiem, czy ktoś zaegzekwował, że się autobus spóźnia, raczej byli nie. Głosy niemile słyszane, niemile widziane, jak ktoś się skarżył w ogóle, prawda? Ale gdzieś tam w restauracji przeczytałam, klient nasz pan. No dobrze. Jesteśmy na ulicy Dobrej, sowa, proszę Państwa, godziny, jak nagrywamy film, godziny w telefonie nie ma. Tutaj godziny też nie ma na telewimach, kiedyś były, zawsze. Było miejsce charakterystyczne dla godziny, ale jak system żydowski, żydowskich banków, M-Bank, taki bank, godziny nie ma. To jest charakterystyczne, że internet, kto wymyślił, że internet, komputer czasu. Ulica Dobra, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncito, Barbie, Baby, Lunch, Mestra. Jakoś się dotelepiemy, potem podbiegniemy. Ale po co i czemu się spóźniają te autobusy, proszę Państwa? Z pętli Górczewskiej, pętla Górczewska podpadła. Tam kiedyś było, proszę Państwa, kiedyś była taka budka, że można było pójść coś powiedzieć i tak dalej. Ona jest po prostu teraz, ta budka, zamknięta, a dzisiaj tylko czyny na sensie, jak pracują, jest od 7 do 8. Sobie biuro zrobili, wiesz, wybudowali.